Witam serdecznie i zapraszam do filmiku, tudzież poradnika z eventu z okazji rocznicy, 10. rocznicy gry Forge of Empires na serwerze beta. I od razu powiem, zanim zacznę, przejdę do tematu, od razu powiem, że kompletnie nie przygotowywałem się do tego filmiku i po prostu sobie przejrzymy, zobaczymy co w tym evencie jest, jak to wygląda, jak to działa i tyle w temacie. A po prostu tak naprawdę stanąłem troszkę pod ścianą, ponieważ miałem wybór albo nagrać filmik bez przygotowania, po prostu poklikać, pogadać na spontanie, albo w ogóle nie nagrywać. Także miałem takie dwie opcje. Nie mam czasu, żeby się tutaj przygotowywać do tego, bo mam inne rzeczy na głowie. W ogóle nie będę mówił jakie. Także po prostu, jeżeli komuś taka forma nie odpowiada, jeżeli za bardzo tutaj chaotycznie będzie czy coś, no to trudno, no, nie musi oglądać, prawda? Natomiast myślę, że jest też grupa osób, które chętnie wysłuchają, chętnie obejrzą i chętnie dowiedzą się co i jak bez zakładania konta na serwerze beta, czy tam sprawdzania. Dlatego mimo wszystko zdecydowałem się to nagrać. Także ładujemy się na serwer beta. Już tutaj widzimy nagrodę główną, jaka jest do zdobycia. Teraz obczajmy temat. Oczywiście pamiętajcie o przetwarzaniu danych, takie tam, co tam w filmiku kiedyś powiedziałem, ponieważ na maila wtedy dostanie się link, w który się kliknie i dostanie się prawdopodobnie w tym evencie tak samo walutę eventową, czyli tutaj jak to się nazywało, ta waluta eventowa, paper money, czyli takie po prostu banknoty papierowe, takie nieprawdziwe, prawda? Jak w grze Monopol na przykład, czy coś. Znajdźki oczywiście są, czy tam śmieci wokół miasta. Można sobie zbierać. Można coś tam trafić. O, tutaj widać, eventowa jest, znajdźka. Tutaj widać, ale jeszcze tam śmieci jakieś obskoczę. Coś jeszcze jest. Coś tam w dziczy, tutaj jest. Dobra, i to jest eventowa znajdźka, zobaczymy co to nam da. Halo? Nie pokazało co dało, ale chyba tutaj przybyły 3, bo było chyba 990. Także to powinni już poprawić oczywiście. Tu się pokazuje 0, to też nie wiem, czy to tak powinno być. Ok. Zadanka, mamy 61 różnych zadań. Tutaj dostaje się podstawę budynku, który zaraz obczaimy. Tutaj na 22 zadaniu dostaje się 500 papierowych monet. Na 50 zadanku dostaje się 1000. Tutaj ulepszenie na 40 i na 61. Oczywiście przez pewną część eventu będą szybkie zadania, także bez ograniczenia będzie można robić, a później tradycyjnie jedno zadanko na dzień aż do końca eventu. Co dalej? Dobra, przyjrzymy się teraz eventówce. Podstawa, rozmiar 4x5, także jak na eventówkę to nie jest może za duży. I zobaczymy tutaj na sam koniec. Zanim klikniemy na statystyki ogólnie i w ogóle, tutaj jest taka miniaturka, ale muszę przyznać, że bardzo ładnie to zaprojektowali, bardzo mi się podoba. Tutaj jest akurat malutkie, to nie widzę tego za bardzo, ale no muszę przyznać, że mi się podoba. Muszę przyznać, że mi się podoba. Nie wiem, gdzie to postawię w sumie. Mam lipę z miejscem, może coś wykombinuję. Czy wywalę to na przykład budynek ten. I jakieś dwa wojskowe mam, więc tutaj dam radę postawić. Ponadto jest Event Surprise Box, czyli skrzynia eventowa, w której dostaniemy ulepszenie na pewno. Znaczy Selection Kit to jeszcze lepiej, czyli możemy podstawę też wybrać, ale oczywiście ulepszenie jest lepsze. 20 PR-ów i jakiś badziew. Także, żeby mieć miejsce, to ja już to postawię zaraz. Pyk. I przyjrzymy się też statystykom. No niech będzie tutaj lekki bałagan, ale nie o to chodzi. Najpierw statystykom się przyjrzymy, zanim postawimy. Jestem w epoce wczesnego średniowiecza, trzeba o tym pamiętać. I tutaj jest tak. Bonus do armii atakującej w obronie. Bonus do obrony w armii atakującej.
No i we wczesnym średniowieczu 12% przy rozmiarze 4 na 5. Ja uważam, no i tutaj po wsparciu jeszcze jest produkcja 10 PR-ków, natomiast jeszcze jest randomowa produkcja, czyli 10 razy 30-minutowe mass supply, czyli 45% szans jest na zdobycie 10 przyspieszajek 30-minutowych produkcji, 35% na masowe wsparcie, 4 te przedmioty masowego wsparcia i 20% na 3 przedmioty, które fragment jednorazowego ulepszenia budynku do kolejnej epoki. No, także takie coś. Średnio gracze mogą to odebrać, to znaczy takie i przyspieszajkami nawet i masowym wsparciem, no cóż, dla niektórych to może być spoko, dla niektórych to może być zbędne. 10 PR-ów na jeden dzień przy rozmiarze 4 na 5 ujdzie, że tak się wyrażę. Natomiast biorąc pod uwagę, że to jest budynek z okazji 10. rocznicy powstania gry, czy tam istnienia gry w sumie, to spodziewałbym się, że tutaj oprócz bonusu do obrony w ataku, to mogliby dać też bonus do ataku w ataku. Dwa bonusy tutaj moim zdaniem powinny być. Możliwe, że coś zmienią, ponieważ czasem zmieniają coś z bety na i później na oficjalnych serwerach wychodzą ze zmianami. Zazwyczaj, nie no, czasem na lepsze, czasem na gorsze, to już zależy. Chwilka ZW, ponieważ kot mi tu świruje za drzwiami. Moment. Dobra, ogarnąłem kota. Działamy dalej, że tak się wyrażę. Także graficznie tutaj nie widać za dobrze, ale graficznie ten budynek jest moim zdaniem śliczny. Bardzo mi się podoba. Oczywiście to też kwestia gustu. Także to może być kwestia indywidualna. W każdym razie bardzo mi się, ale to bardzo podoba. Okej. No to co, postawimy tą podstawę. Później ogarniemy tam, co w środku jest w tym evencie. Jest ta podstawa. Jak w ogóle się nazywa ten budynek? Jeszcze raz. Golden Orrery Upgrade Kit. Nie wiem, jak to czytać. Orrery? Orrery. Golden Orrery Upgrade Kit. W każdym razie Golden Orrery to jest właśnie ten budynek. Nie wiem, jak to po polsku przetłumaczą. Nie mam pojęcia. W każdym razie jest 10 ulepszeń i tak to wygląda. Golden. Ok, to w wyszukiwarce wpiszę Golden i powinno być git. Dokładnie, jeszcze tutaj inne jest. Stawiamy, jaki to miało? 4 na 5 rozmiar, to jeszcze mi się tu nie zmieści. Zaraz coś wykombinujemy. Spokojna głowa. 4 na 5. Co my tu możemy zrobić? Żeby to jakoś nam zadziałało. Jakby. Tak trochę niewygodnie. Trochę niewygodnie. Może bym coś z miasta wywalił po prostu. 4 na 5. Kurde. Cztery na cztery to też nie przejdzie. Trzeba stracić na takie pierdoły. No ale chcę pokazać, więc najwyżej możecie sobie przewinąć. Nie mam tu nawet koncepcji pomysłu. Tą krowę jakby tutaj dać. Dobra, na chwilę wskoczymy w przebudowę. Zobaczymy, co tu możemy zrobić. Nie chcę tutaj robić żadnych jakichś nie wiadomo czego. Po prostu, żeby to jakoś stało i tyle.
Teraz zobaczymy. Tak na czuja po prostu, bez jakiegoś specjalnego wysilania się, zastanawiania. Zobaczymy. Tu jest tak. Że jakbyśmy tutaj to zignorowali, dali coś takiego. To nie byłoby podłączenia, ale tam na razie mogę to olać po prostu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj byłoby dojście. Ostatecznie tak koślawo mógłbym tu połączyć. Ale nie, wtedy nie. Tak. A ten budynek tutaj pakować. Teraz coś ogarniemy. Coś ogarniemy. Dobra, i myślę, że jest git. Ogarnęliśmy. Okej, tutaj to, oczywiście to nie jest wzorowa przebudowa czy coś, ale po prostu tymczasowo zrobiliśmy, żeby postawić. I o to chodzi. Tutaj selection kit. A, bo to Golden Wire. I tutaj upgrade. I upgrade'ujemy, ale wydaje mi się, że no tak, i innego upgrade'u nie ma. Co na razie na początku oczywiście wygląda kijowo, ale później będzie wyglądało lepiej. Dobra, i co tam jeszcze możemy? Już tutaj nie mamy nic z tej eventówki, ale dla pewności sprawdzę. No nie, bo nie klikałem w tym evencie, no to nie może być. Niemożliwe. OK. Dobra, czyli przechodzimy do eventu. Jak to wygląda? No to jest taka plansza przypominająca może osobom, które znają Monopol. I trzeba rzucić kostką, tutaj, którą wskazuje strzałka. I oczywiście od 1 do 6 się trafia i wtedy startuje się chyba. Wydaje mi się, że tutaj startuje się. I można zdobywać nagrody. I tutaj jak najedziemy, widzimy, jakie są nagrody. Nagroda dnia. Oczywiście tutaj, gdzie są te, nie wiem, czy to są książki, czy to są jakieś walizki. Nie wiem, co to jest. W każdym razie, nie, to jest chest. No, to jest skrzynia po prostu. Tak zaprojektowana, że bardzo płaska moim zdaniem ta skrzynia. W każdym razie tutaj są nagrody dnia i inne oczywiście rzeczy do wygrania. Tak na szybko najadę. To jest jako rzadka skrzynia. Nie wiem, może uznają, że to jest warte coś więcej. No większy jest procent chyba na nagrodę dnia tej rzadkiej. Tak, tak, jak tu patrzę. To jest większy, a w tych innych jest mniejszy procent na nagrodę dnia. Dlatego głównie to o to chodzi. No i po drodze są inne tutaj. Prawdopodobnie jak skończy się plansze, to pojawiają się nowe nagrody. Wydaje mi się to w miarę oczywiste. Tutaj nie będę tłumaczył, po prostu widzicie na miniaturkach, jakie są nagrody. Na przykład Wielka Cesarska Brama i takie inne. Jest jeszcze złota kostka. I tu jest napisane click to choose a desired role and land where you want. Czyli to po prostu oznacza, tego co rozumiem, bo nie korzystałem jeszcze z tego,
Można wybrać, jaki numer nam ma wyskoczyć i żebyśmy po prostu pojawili się na miejscu, którego szukamy. Czyli jak na przykład chcemy wskoczyć na tą skrzynię, a stoimy tutaj, to wybieramy trójkę. Także taka sytuacja. Tutaj co mamy? Jak tutaj się wskoczy, to dostaje się 5% szansy, zwiększone 5% szansy na wygranie nagrody dnia specjalnej. Przez 5 godzin. No to tutaj już jest w miarę oczywiste, że jak zbliżymy się do tego jak będziemy 6 miejsc od tego lub mniej wskoczymy, to wtedy używamy złotej kostki. Po to, żeby tu wskoczyć i nagrodę dnia nam to zwiększy, szansę na zdobycie. Także dla mnie tutaj sytuacja jest w miarę oczywista. Póki zacząłem grać, to wiem to. Tutaj złota kostka chyba darmowa jest. Natomiast tutaj Anniversary Gift, ale no to co, to król i upgrade tego króla. To jest kijowe przecież. Zobaczymy. Grand Queen, Grand Queen, Grand King. 3 na 3, 5 PR-ów. I daje też medale. Jakieś tam populacje. Grand Monarch Set. No to jest po prostu taki secik. Z królową i królem. Tu 3 PR-y daje 10 towarów. Tutaj 5 PR-ów. To jest 3 na 3. To jest też 3 na 3 moim zdaniem. 8 PR-ów przy zajęciu 18 kratek. No to jak ktoś chce. Wygląda ładnie, bo złote takie, prawda? Także jak ktoś ma ochotę. Kwestia opcjonalna. Okej, no to co? Myślę, że pora rzucić kostką i zobaczymy, jak to wygląda. Tutaj nagrody, grand prize. Wydaje mi się, że ilość oczek w kostce, co się rzuci, to tutaj właśnie jest postęp. A jak to będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Tutaj te papiery są. Oczywiście można je złapać rozwiązując zadania, tak jak tam pokazałem wcześniej. Jak i tutaj można kupić, oczywiście za diamenty. Co jest oczywiste, prawda? No to rzucamy tą kostką. A, jeszcze jest nagroda dnia, można ją przemieszać, jeśli się chce. Renowacji ja za bardzo nie chcę. Chociaż mogę trafić jeszcze gorzej, ale przemieszamy. Trafiłem jeszcze gorzej, bo medale wpadły, ale nie obchodzi mnie to. Mam akurat sobotę, mam więcej czasu, więc sobie teraz właśnie nagrywam ten filmik. Także pyk. Reward obtained. 3 paper money zdobyłem za to. I Party King złapałem, portret. A to nie pokazało się, nie wiem gdzie się pokazało, ale skoczyłem o 2. Także tylko dwójka. I continue, no to jak dam continue, to mogę kontynuować. Takie w miarę oczywiste, nie? To tych, więc mogę tutaj oddać 8 rzutów. Chyba, że mi tam trochę tych papierów wpadnie, to 9. Chyba, że też dokupię, prawda? Pewnie dokupię. I co, kontynuujemy, rzucamy. Aha, 2 wpadły znowu. I to jest ptaszarnia, z tego co pamiętam. Jak rzucam o 2, to tak słabo, nie? Ale cóż. Dotąd chcę dobić. 6 teraz, elegancko. 10 PR-ów wpadło. I... Tylko 2 nagrody wpadły, tego nie rozumiem. Bo zarówno ta kawaleria i 10 PR-ów. No dobra, ale już rzucamy dalej. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. No to w tym momencie mógłbym już użyć złotej kostki. Ale mogę tutaj na złotą też wpaść, jeżeli jeden trafię. Więc co by tu zrobić? Chyba użyję złotej, ponieważ dzięki temu przejdę całkiem sporo pozycji. No, i właśnie z tego powodu użyję. Wybieram 6, bo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mógłbym też wybrać 1,
i bym zdobył tą złotą kostkę kolejną. Tylko to byłoby bez sensu trochę. Także bierzemy tutaj tak. Ok, i dzięki temu nagroda dnia jest zwiększona. Oczywiście mi nie zależy na tych medalach i w ogóle, ale jest o 5% zwiększone. Dlatego myślę, że warto korzystać z tej opcji, gdy będziecie polować na nagrodę dnia, która będzie oczywiście lepsza niż ta tutaj. Graczom ewentualnie niedoświadczonym chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że Daily Goal. Nie zwróciłem, co to było to Daily Goal. Żeby raz rzucić, czy żeby raz nagrodę złapać, nie wiem. Nie zwróciłem na to uwagi. Także rzucamy dalej, zobaczymy, dokąd tam zalecimy. Fragment Świątyni Wiedzy. Rozarium wpadło. To jest Badziew oczywiście. Ok, 5. I tutaj właściwie będziemy mogli przeskoczyć niedługo. Dążymy. Ten event się wczoraj zaczął. O, 6. I co? Zmieniają się nagrody? No tak, Sinatra wpadł i Upgrade Kit. A, nie zwróciłem uwagi właśnie ile rzutów, ale chyba to właśnie tyle ile rzutów, tyle postępów tu leci. Zaraz to obczajmy. I tutaj inne nagrody. Jakaś maska. Tutaj nie wiem, czy się zmieniło. No zmieniło się też. Nadal brama cesarska tutaj, ale niektóre chyba rzeczy, kiosk. Chyba niektóre rzeczy się zmieniły. Nie zwróciłem na to uwagę, ale to uważny obserwator zauważy, jakby co. Badziew, jakaś maska. No już nie mamy tutaj tych... No mogę dokupić za diamenty, chociaż nie warto nawet tutaj. A, no i tyle ile się wyrzuci, to tutaj właśnie tyle wpada. Tak to właśnie wygląda. Dokupimy. Oczywiście dokupuję tylko dlatego, że to jest beta. I jeszcze nawet tutaj dokupimy tak. Chociaż pod względem ekonomicznym najlepiej wybierać jest najdroższy pakiet. Także mamy tutaj 9 rzutów. Może coś tam wpadnie, że będzie 10. Zobaczymy. Jak z zadaniem? 1 godzina 6 razy. O! To tutaj niedługo nam się skończy. Ulepszenie, no to walniemy już. Czy tu przyspieszajki są? Finish supply production, ale to ja mam monety. Monety akurat są, więc to by nie zadziałało. Dobra, czyli rzucamy. Mamy jeszcze jedną złotą kostkę. Jeden tylko. 5. I tutaj właśnie grand prize. W kontekście tego. I tutaj... Tutaj nie chcę 6 trafić. Widzicie? Także to jest właśnie taki haczyk. Bo... to nie wiem, czy da się tu wskoczyć. To może być teraz tak, że jak tu się wskoczy, to nic się nie dostaje. Także to jest też ważna opcja. Więc teraz normalnie rzucam. No właśnie. Akurat tu wskoczyłem i nic nie dostałem, ale to się przedłużyło. Czyli przedłużyło, czyli mam 5 godzin nadal. Czyli jakby to powiedzieć, przedłużyło mi się. Czas, kiedy będę miał bonus 5% dodatkowy do nagrody dnia. Dobra, to rzucamy dalej. 5. Wiosk. No ja chcę użyć tej kostki. Nie ma co z nią szastać. Ale na przykład tą wielką marmurową bramę, jeżeli chcecie czy coś, to wtedy można zadziałać. Cześć. Tutaj mamy taki badziew. Kryjówkę Łotrów mamy. No i tutaj nowe nagrody się pojawiły. Przynajmniej częściowo.
I tak w kółko można latać. Także taka planszówka na rocznicę coś takiego zrobili. Może. Dobra, rzucamy po prostu. O! Brama akurat wskoczyła. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to tutaj nie, ale raz robimy tak. Okej, teraz użyję tej złotej, żeby wskoczyć na tutaj i żeby zobaczyć, czy dostanę rzeczywiście złotą i czy będzie jakiś licznik, czy można ciągle zdobywać te złote. No ale żeby to zrobić, to potrzebuję trochę papieru, którego nie mam. Nie mam też diamentów, ale akurat nam się tutaj za 2 minuty kończy, więc te 2 minuty jakoś odczekamy. W tym czasie może coś mądrego wymyślę. Nie wiem co. Także ten event jest taki, no, powiedziałbym średni. No, można trochę tak poklikać, pograć, ale raczej nie wymaga za dużo czasu, oprócz oczywiście robienia zadań eventowych. Ale nagroda bardzo ładna graficznie z mojej perspektywy, natomiast pod względem bonusów to mogłaby być lepsza. Nie ma tragedii, ale mogłaby być lepsza. I tyle właściwie w temacie. Aha, tutaj już jest chyba podliczone to 5% ze zwiększoną szansą na wygraną. Tak, to jest podliczone, zsumowane. No i teraz, jak dotrę tutaj do końca, to zdobędę kolejne ulepszenie. Tak, że będzie można wtedy to wbić na poziom 4. Tutaj z tych eventówek, znaczy z tych zadań, to wtedy na 5, 6. Czyli pozostałyby wtedy 4 poziomy do złapania. Czyli myślę, że zdobycie na maksimum nie będzie jakimś większym problemem. Codziennie oczywiście po północy dostaje się też chyba 100 papierowych monet. Tu też niestety nie pamiętam. No i ale zdarza się. Tutaj 1500 za te tak zwane tanki, czy tam milestone'y, czy jak to tam nazywać. Można. Okej, 20 sekund, zaraz złapiemy i jeszcze coś tam skoczymy. Właściwie tyle, nie ma co tam więcej gadać o tym evencie. Można sobie tak skakać. Także teraz specjalnie 6 wybiorę i zobaczymy, czy dostaniemy kolejną złotą kostkę. Także przy okazji obskoczyliśmy tutaj, tutaj. Tego nie musieliśmy za bardzo. Pyk. I mamy. To znaczy, mógłbym na siłę jeszcze coś więcej. Tylko czy mi się chce. Dwa budynki z mojej epoki. Dobra. Jeszcze zrobimy na szybko coś tam. Taka situation i 5 punktów kupić. Dobra. Żeby kupić trzeba wydać. Ale podstawili, żeby ludzie się mylili i kupowali PR za diamenty. Jak wół. 120 towarów, tutaj armia. Nie wiem, jakiś handel może tu będzie, czy nie będzie. Nikt nic nie oferuje na handel. No cóż, serwer beta. Coś tam oferują, ale nie moja liga. Także no cóż, no jak tam zbiorę, to zbiorę. Także teraz tego nie będę się ogłaszał na czacie czy coś, bo mi się tam nie chce. Także dobra, jeszcze raz skoczymy, właśnie użyjemy tej złotej, żeby tu wskoczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Musimy sześć wybrać. Pyk, szóstka. Tutaj sześć dodaje nam też. I tutaj zdobywamy złotą kostkę. Także warto to też mieć na uwadze, jeżeli komuś by brakowało lub
Znaczy, jak brakuje komuś i wykorzysta tą, to dostanie z powrotem, nie? Ale jeżeli jest 6 pozycji, to można wykorzystać to po prostu, żeby złapać 6 punktów tutaj, żeby szybciej nam postępy poleciały. Ale z drugiej strony, mimo wszystko to kosztuje. Nie, to chyba nie kosztowało papierów. Chyba mi tu nie ubyło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, to normalnie teraz rzucimy. Zaraz zobaczymy. Raz, dwa. Oj, akurat ładnie wpadło. Znowu wpadła nam Wielka Cesarska Brama, czy jak to się tam nazywa? Marmurowa Brama, chyba. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. To tutaj nagrodę dnia można łapać i przy okazji dalej polecieć. Tutaj nie mam wystarczającej liczby papierów, żeby rzucić tą kostką, ale chyba właśnie bez tych papierów będę mógł złotą rzucić. Czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No to tutaj skoczymy sobie. Można? Można. I tutaj nam przybyło elegancko. Dlatego tą złotą kostkę warto zdobywać. Natomiast, oj, chyba dziennie można tylko jedną. Ponieważ tutaj papierowe monety będą wpadać. Z drugiej strony 125 monet to jest więcej niż jeden rzut. 1 i 1 czwarta, jakby to powiedzieć. Także, no tak to wygląda. Taki evencik, sami możecie ocenić, czy będzie Wam się podobał, czy nie. W każdym razie nie jest zbyt czasochłonny, co jest moim zdaniem pozytywem. I tyle w temacie. Także dzięki za uwagę, no i zapraszam na kolejne filmiki. Nie są one aktualnie zbyt regularne i za bardzo się nie przykładam, wybaczcie mi to, ale to co ogłosiłem, ten event z 10 tysiącami subskrypcji i że z milionem PR-ów, oczywiście rozdzielone na wszystkie światy, czyli po 100 tysięcy na każdy, to jest aktualny i będzie aktualny. Ja normalnie, może nie gram teraz zbyt intensywnie w FOE, nie działam zbyt ostro i po prostu, no nie gram zbyt intensywnie, ale na każdy świat loguję i PR-y paczkuję i przy okazji sobie tam łapię plany do Arki i takich tam. Dlatego to się wszystko elegancko zbiera i ten event, który ogłosiłem, normalnie jest aktualny. On tam powinien wyskakiwać Wam. To znaczy, to wyskakuje chyba powracającym subskrybentom i osobom nowym, coś w tym stylu. W każdym razie ten evencik ogłosiłem, filmik jest co do tego i to będzie właśnie milion PR-ów do zdobycia. No, i to tam mi się PR-ki powoli zbierają na tych innych światach, także żeby nie było, że to nie jest aktualne, to jest normalnie aktualne. I uzbieranie tych PR-ów zajmie mi sporo czasu, ale wbicie tych 10 tysięcy subskrypcji zajmie mi też bardzo dużo czasu, także myślę, że to wszystko jakoś elegancko się zgra w czasie, w przyszłości. I co, dzięki za uwagę. No i zapraszam na kolejne filmiki. One pewnie będą, ale zobaczymy, jak to będzie z moim czasem i z moim przykładaniem się do tego. Jakby co, to wybaczcie. No i dzięki za uwagę. Na razie, cześć. Pozdrawiam, Selfie.